najprędzej strzela, jest! Kronika sportowa. Przed mikrofonem Rafał Bała. Dziś polscy hokeiści rozpoczęli rywalizację w Mistrzostwach Świata Grupy 1A w Nottingham. Biało-czerwoni zdeklasowali Litwinów, zwyciężając 7-0. Relacja Tadeusza Musioła. Wystarczyły 123 sekundy, by mecz się otworzył. Wydawało się, że strzelił Kamil Wałęga, ale... Chciałbym sprostować, bo Paweł mówił, że teczował ten krążek przed bramką, także on strzelił bramkę, ale... Całą piątką wypracowaliśmy tą akcję, także cieszymy się, że zaczęliśmy ten turniej dobrze. Weszliśmy w ten mecz idealnie, można by powiedzieć. No wiadomo, że była taka pozytywna adrenalina. Pozytywnie się do tego nastawiliśmy, no i wyszło nam tak, jak chcieliśmy, także nic tylko się cieszyć. Zakończyliśmy w dobrym stylu, 7-0, także jesteśmy zadowoleni, ale trzeba pamiętać, że to pierwszy mecz i musimy cały czas iść za swoim celem i będzie dobrze. Po kolejnych dwóch minutach trafił Maciej Kruczek, a po siedmiu przewagę wykorzystał Krystian Dziubiński i rezultat był już na tyle wysoki, by grać z pełną kontrolą. W drugiej tercji kolejne trzy gole, a wszystkie autorstwa Patryka Wronki. Miałem okazję tutaj pograć parę razy przy praktycznie fullu, więc ta atmosfera jest tutaj fajna, lodowisko jest strasznie szerokie, więc no, trzeba korzystać z tej szybkości. I nie chcieliśmy gdzieś tam myśleć, co może być, chcieliśmy wyjść, zagrać swój hokej, wygrać i dzisiaj to się udało. To jest najważniejsze. Fajnie, że te formacje specjalne też dzisiaj wychodziły, bo w osłabieniu fajnie broniliśmy, w przewagach daliśmy troszkę też tych goli, więc to jest na pewno na plus. Teraz się trzeba zregenerować i no i jutro nowy dzień. Była jakaś presja przed pierwszym rzuconym krążkiem, czy absolutnie nic takiego wam nie towarzyszy? Znaczy może presja nie, wiadomo, że na takich turniejach troszkę ten stresik, nawet jak jesteś doświadczony, się pojawia, więc ten stresik troszkę był, ale fajnie zaczęliśmy i tak naprawdę to nam dodało jeszcze większych tych skrzydeł, fajnie graliśmy. Myślę, że spokojne zwycięstwo, na pewno spokojne. W ostatniej odsłonie Dziubiński nabił rywala, ale że nie ma w hokeju goli samobójczych, zanotował swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Cieszy dobra skuteczność, cztery wykorzystane przewagi, wykorzystywanie błędów przeciwnika i czyste konto bramkarza, który nie miał wiele pracy. Trener Robert Kalaber mógł być zadowolony. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, bo mieliśmy kilka dni przerwy, a chłopaki się nie wiedzieli doczekać samotnego rozpoczęcia meczu. A... Myślę, że sme dobre vstúpili do toho meču, boli sme efektívni, dali sme šipké dve branky, doložili tretiu a to bola podstava, od ktorej sa odvíjal ten výnik, alebo respektíve celý ten meč. Myslím, že taký počiatok do turnaja sme zadovolení z toho. Vyšlo lepej, ako sme očakávali a koncentrujemy się na jutrejszy dzień. Polska wygrała z Litwą 7-0, ale to dopiero przedsmak wielkich emocji, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że zagraliśmy z zespołem chyba najsłabszym w całej stawce. Jutro zmierzymy się z najmocniejszym, czyli gospodarzem imprezy, Wielką Brytanią. Przypomnę, że do elity awansują najlepsze dwa z sześciu zespołów. Bartosz Zmarzlik triumfował na torze w Gorizen w Grand Prix Chorwacji. W pierwszej rundzie żużlowych Mistrzostw Świata w finale broniące tytułu Polak wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i Szweda Fredrika Lindgrena. Pozostali biało-czerwoni na dalszych miejscach. Relacja Tomasza Kowalczyka. Bartosz Zmarzlik cały czas udowadnia, że nie ma sobie równych. Nowy sezon rozpoczął od zwycięstwa i udowodnienia, kto rozdaje karty. Mimo, że w Goriczan przytrafił się niecodzienny obrazek i nasz mistrz świata wpadł w taśmę w piątym wyścigu, to nawet taka sytuacja nie wytrąciła go z równowagi. W pozostałych swoich startach w fazie zasadniczej dwa razy wygrywał i dwa razy był drugi i jako jedyny Polak zameldował się w fazie półfinałowej. Przez półfinał przebrnął brawurowo. Doskonale wykorzystał pierwsze pole startowe, które nie zawsze w dzisiejszych zawodach dawało przewagę. W pokonanym polu zostawił Szweda Fredrika Lindgrena, Brytyjczyka Taja Uffindena i rodaka tego ostatniego Daniela Bewley. W finale Polak okazał się lepszy od najskuteczniejszego w fazie zasadniczej Brytyjczyka Roberta Lamberta, Lindgrena i Australijczyka Jasona Doyla, który zaliczył upadek. Rozpoczęcie dzisiejszych zawodów utrudnił deszcz, ale ostatecznie pogoda storpedowała tylko godzinę startu, którą przesunięto z 19 na 19:30. Tor wprawdzie namiękł i stracił trochę swoich walorów, jednak na kameralnym stadionie Millennium fani zobaczyli kilka ciekawych wyścigów. Patryk Dudek i Maciej Janowski do tej atrakcyjniejszej części rywalizacji mieli daleką drogę. Dudek trzy razy był wprawdzie drugi, ale jedno przedostatnie i ostatnie miejsce pozbawiły go szans. 7 punktów to było zdecydowanie za mało. Maciej Janowski jeździł nierówno. Zawodnik Betardu Sparty Wrocław w 10 wyścigu zaliczył upadek, przyjeżdżał ostatni, dwa razy przedostatni, a zaledwie jedno drugie miejsce to było zdecydowanie za mało. Patryk Dudek ostatecznie był 11, a Maciej Janowski 14. Za 2 tygodnie drugie w tym sezonie zawody
wody cyklu na jak zwykle energetycznym i rozgrzanym do czerwoności, a raczej biało-czerwoności Stadionie Narodowym. Belgijski Orlen Team z Robertem Kubicą w składzie wygrał w klasie LMP2 sześciogodzinny wyścig na torze Spa. Była to trzecia runda długodystansowych mistrzostw świata w wyścigach samochodowych. Tymczasem Sergio Perez z ekipy Red Bull Racing zwyciężył w sprincie przed Grand Prix Azerbejdżanu, czwartej rundzie mistrzostw świata Formuły 1. Ze zmiennym szczęściem grali dziś w Madrycie polscy tenisiści. Ich występy śledził Piotr Dąbrowski. Magdalinę to czwartą rundę rywalizowała z rewelacją całej imprezy, Rosjanką Mirą Andrijewą. Obchodząca w dniu meczu 16 urodziny tenisistka sprawiła sobie nie lada prezent. W spotkaniu z poznanianką udowodniła, że potrafi nie tylko przeciwstawić się przedstawicielce top 20 rankingu, ale co więcej dyktować warunki i przejąć kontrolę nad meczem. Po raz pierwszy w karierze osiągnęła czwartą rundę turnieju w Madrycie, a apetyt ma zapewne na zdecydowanie więcej. Rosjanka pokonała linę 6-3, 6-3 i w nagrodę o ćwierćfinał walczyć będzie z wiceliderką rankingu WTA, Białorusinką Aryną Sabalenką. Ojciec poznanianki Tomasz Linet zastanawia się nad przyczyną przegranej. Przystępując z pozycji takiego underdoga, czyli osoby, która nie ma nic do stracenia, może zagrać swój najlepszy tenis. Natomiast no, te osoby, które teoretycznie są faworytkami, jeszcze mając naprzeciwko siebie dziecko 15-letnie, czują podwójną presję. Ta dziewczyna doskonale czuje mączkę, więc wydaje mi się, że jeszcze ten atut dla wierzchni był takim małym plusem dla Rosjanki. No brakowało może jeszcze tylko przyklepywania tej kropki nad i w niektórych akcjach, no ale akurat w przypadku dziewczyny, która do wszystkiego dosłownie biegała, było to niezwykle trudne. Wydaje mi się, że jest to tam powiedzmy połowa drogi do zbudowania takiej solidnej formy na Rolanda. W deblu szczęścia nie miała natomiast Alicja Rosolska, która wraz z Elis Mertens nie była w stanie przeciwstawić się dobrze dogadującemu się na korcie duetowi Gabriela Olmos, Aleksandra Panowa. Pierwszy set można powiedzieć bez historii. Wygrany przez oponentki 6-1, ale w drugim szkoda niewykorzystanych szans. Ostatecznie Polka i Belgijka uległy meksykańsko-amerykańskiej parze 1-6, 5-7. Z kolei jedyny Polak grający w sobotnie popołudnie może zaliczyć występ do jak najbardziej udanych. Jan Zieliński wraz ze swoim etatowym partnerem Ugonysem po świetnym spotkaniu awansował do drugiej rundy zmagań deblowych. Polak i Monakijczyk bardzo mocno weszli w mecz przeciwko dużo niżej notowanym Austriakom, Aleksandrowi Ellererowi oraz Lukas Midlerowi. Ograny już na najwyższym poziomie Zieliński nie dał wraz z partnerem rywalom wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Warszawianie i mieszkaniec księstwa Monako ani na chwilę nie stracili rezonu. Ostatecznie oddali rywalom 5 gemów, wygrywając 6-1, 6-4. Następnymi rywalami Zielińskiego i Nysa będą bardzo doświadczeni Meksykanin Santiago González i Francuz Edouard Roger Vasselin. W niedzielę o czwartą rundę singla grać będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka światowego rankingu skrzyżuje rakiety z dobrą znajomą Magdy Linet, Amerykanką Bernardą Perą. To spotkanie około godziny 17 czasu polskiego. O czwartą rundę w madryckiej hali Caja Magica walczyć będzie także najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz. Wrocławianin z Chorwatem Borną Czoriczem zagra po raz czwarty w karierze. Starcie, którego stawką będzie ćwierćfinał, około godziny 16. Rafał Majka zajął 11 miejsce na czwartym etapie kolarskiego wyścigu dookoła Romandii. Na mecie najszybszy był Brytyjczyk Adam Yates. Dobre informacje dotarły do nas z Francji, gdzie rozgrywano prestiżowe regaty żeglarskiego Pucharu Świata. W olimpijskiej klasie 49er trzecie miejsce zajęli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Ten ostatni tak podsumowuje występ polskiego duetu Wier. Tylko dwa dni eliminacji, zaplanowanych trzech, było 5 wyścigów, a miało być 9, więc trzeba było równo pływać, żeby zająć dobre miejsce po prostu i zakwalifikować się do tej grupy. Nam się udało już pierwszego dnia zaliczyć 3 dobre wyścigi w bardzo silnym wietrze. Kolejny dzień to był wiatr do brzegu, 2 wyścigi, prześcigaliśmy się do późna. Było ciężko, nie szło nam jakoś super, ale było ok. 2 równe wyścigi, co pozwoliło nam po prostu na dobry awans do złotej grupy. Potem już seria finałowa to 4 wyścigi każdego dnia, razem łącznie 8 wyścigów. Tak naprawdę tylko 2 wyścigi mieliśmy poza 10, więc to super, że udało się tak równo pożeglować. Wchodząc do medal race'u było bardzo ciasno. Było tam między 2. a 7. było może 5 punktów różnicy. Plan na medal race był prosty po prostu. Popłynąć jak najlepszy wyścig i starać się go wygrać. Nie udało się to, ale dopłynęliśmy na 5. miejscu. Było bardzo ciasno przez cały wyścig. Jesteśmy mega zadowoleni. 14. miejsce w tej samej konkurencji zajęli Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, a w klasie Ilka 6, 15 była Agata Barwińska. Kronika sportowa.
Dziś rozegrano 3 mecze 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin. Natomiast w Lubinie Zagłębie pokonało Wizew Łódź 2-0. Z zawodnikami obu ekip rozmawiał Dariusz Postolski. Na początek Filip Starzyński z Zagłębia Lubin. No właściwie można powiedzieć, że uspokoiliście grę w środku pola i właściwie to było najważniejszy element w meczu z Widzewem. Myślę, że zagraliśmy kolejny niezły mecz przede wszystkim, bo mecz był otwarty. Na pewno obydwie drużyny grały do przodu, chciały strzelać bramki, zarówno Widzew, jak i my mieliśmy tych sytuacji. Wydaje mi się, że my mieliśmy trochę więcej. Możemy być zadowoleni po tym meczu. Już pierwsza akcja tego spotkania mogła otworzyć rezultat, bo doskonałą sytuację mieli gospodarze, ale Henryk Grawas znakomicie interweniował. Przede wszystkim tak chcieliśmy zacząć ten mecz, to sobie mówiliśmy w szatni, że idziemy mocno do przodu ofensywnie, bez żadnej bojaźni, bez strachu, żeby jak najszybciej strzelić bramkę. No, nie udało nam się może to tak szybko jak chcieliśmy, ale gdzieś tych sytuacji sobie stworzyliśmy dużo, no, dzięki czemu wygraliśmy dzisiaj mecz. W 33 minucie Dawid Kurminowski trafił do siatki Widzewa i była to ładna zespołowa akcja gospodarzy. Super podanie Marko Poletanowicza przede wszystkim i dobre wykończenie Dawida. Mam nadzieję, że w następnych meczach będzie tylko więcej takich akcji. Ale okazji było mnóstwo, prawda? Na 2-0 Kasper Chodyna. To było ciekawe widowisko. Akcje z jednej i z drugiej strony. Chyba skuteczność zadecydowała o tym, jak ten mecz się zakończył. Super, że udało się stworzyć takie widowisko, ale przede wszystkim my to się cieszymy z tego, że zdobyliśmy 3 punkty. Ernest Serpiłowski po spotkaniu z Zagłębiem Lubin, twardym meczu, gdzie także Widzew miał dobre szanse na zdobycie bramki. No mieliśmy dobre sytuacje, nawet bardzo dużo sytuacji, ale niestety nie udało się wykorzystać. Nawet w ostatniej minucie Bartek Pawłowski bardzo ładnym strzałem spróbował zaskoczyć bramkarza, ale sparował na słupek. No i no niestety po raz kolejny się nie udało zwyciężyć. Zagłębie Lubin dziś zagrało jakby o życie i o tym wiedzieliście, że taki będzie mecz. No tak, wiedzieliśmy, też nie odpuszczaliśmy, też zagraliśmy bardzo twardo, nie odpuszczaliśmy na żadnym kroku, ale no w piłce chodzi jednak o bramki, Zagłębiu się udało strzelić ich dwie, nam niestety ani jednej. My też potrzebujemy punktów, ponieważ jeszcze troszkę ich brakuje, ale mamy jeszcze sporo kolejek do końca, także mamy nadzieję, że w każdym kolejnym będziemy punktować, ponieważ trzeba w końcu przezwyciężyć tą złą pasę. Kolejna porażka, ale myślę, że ten wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, stworzyliśmy sobie bardzo dużo dogodnych sytuacji, no i tylko zabrakło tego szczęścia, może troszkę precyzji przy wykończeniu ich. W Lubinie Zagłębie wygrało z Widzewem 2-0. Halo Warszawa. W innym dzisiejszym meczu Jagiellonia Białystok podejmowała Wartę Poznań i triumfowała 3-1. O szczegółach Jacek Dąbrowski. Pierwsza połowa tego spotkania była pokazem niezwykłej skuteczności gospodarzy. 3 akcje i 3 gole. Pierwszy padł już w 9 minucie. Wdowik z lewej strony wbiegł w pole karne, zagrał do Guala, a ten strzelił pomiędzy nogami próbującego zablokować strzał Szymonowicza. Piłka wpada w długi róg bramki. 1-0 dla gospodarzy. Dawid Szymonowicz miał także udział przy drugim golu dla rywali. W 16 minucie kolejna akcja Jagiellonii. Mark Gual w polu karnym znalazł się z lewej strony przy linii końcowej. Z 5 metra podawał do nadbiegającego Imaza, ale Szymonowicz blokował tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. 2-0. W 31 minucie Gual wyszedł z prawej strony sam na sam z bramkarzem i zamiast strzelać próbował podawać. Rywale przechwycili piłkę, jednak nie utrzymali jej zbyt długo, oddając ponownie do Guala, który zza pola karnego zagrał lekko do nadbiegającego Nenę, a ten z 16 metra technicznie pięknie strzelił w samo okienko bramki. 3-0. Po tym ciosie w pierwszej połowie goście pozbierali się i w 81 minucie zdobyli honorową bramkę. Kajetan Szmyt podał w pole karne, a Stefan Sawicz z 9 metra pięknie, silnie strzelił w samo okienko. 2 minuty później szansę na kolejnego gola miała Jagiellonia. Nenę tańczył z piłką na linii 16 metra, w końcu strzelił, ale piłka trafiła w słupek. Po meczu najmłodsi trenerzy w Ekstraklasie zupełnie inaczej widzieli boiskowe wydarzenia. Dawid Szulczyk z Warty uważał, że mecz był wyrównany, nie mógł jednak nadziwić się skuteczności Jagiellonii. Dzisiaj przeciwnik tak naprawdę do przerwy oddał 2 celne uderzenia, miał 3-0. Rzadko zdarzają się takie mecze, no ale dzisiaj taki mecz się nam przytrafił. Wydaje mi się też, że sytuacje, z których Jagiellonia zdobyła bramki, były raczej o niskim wskaźniku goli oczekiwanych, no ale czasami takie mecze się zdarzają. Natomiast szukałbym pozytywów, szczególnie w tej drugiej połowie, że potrafimy wrócić do takiego meczu. Natomiast trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był pod wrażeniem gry swego zespołu w pierwszej połowie. No mieliśmy kontrolę przez 45 minut, nie dopuszczaliśmy przeciwnika do sytuacji,
nieźle nam funkcjonował pressing, nieźle nam funkcjonowała organizacja w obronie. No i przede wszystkim byliśmy konkretni pod bramką, strzelaliśmy bramki. Jagiellonia dzięki wygranej praktycznie zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie. Trener na pytania dziennikarzy, w jaki sposób odmienił zespół, odpowiedział. Paradoksalnie nie zrobiłem wcale nic wielkiego. Byłem po prostu dobrym człowiekiem i zbudowaliśmy między sobą fajne relacje i ta drużyna chce grać dla nas wszystkich. Tak więc Jagiellonia w Białymstoku pokonała Wartę Poznań 3-1. Jacek Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Raków Częstochowa przed Legią Warszawa i Pogonią, na miejscach spadkowych Śląsk, Lechia i Miedź. Wisła Kraków pokonała Puszczę Niepołomice 3-0 w 29. kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Dziś również derby Rzeszowa, w których Rysowia przegrała ze Stalą 1-2. W innym spotkaniu GKS Tychy wygrał z Górnikiem Łęczna 2-1. Hiszpańska La Liga, Elche Vallecano 4-0. Real Madrid Almeria 4-2. Kończy się mecz Barcelony z Betisem. Barca prowadzi 4-0. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Piłkarze saudyjskiego Al Hilal zremisowali z japońskim Urawa Red Diamonds 1-1 w pierwszym meczu finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Trenerem zespołu z Japonii jest Maciej Skorżas. Rewanżowe spotkanie 6 maja w Japonii. We Francji w Ligue 1 Lille wygrało z Ajaccio 3-0, a w Premier League Crystal Palace pokonało West Ham United 4-3. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał bramkarz Łukasz Fabiański. W pozostałych meczach Brighton zwyciężyło Wolverhampton 6-0, a Brentford wygrało z Nottingham Forest 2-1. Koszykarze za Stalu Zielona Góra przegrali ze Śląskiem Wrocław 67-85, a GTK Gliwice pokonało Czarnych Słupsk 84-64 w spotkaniach 29. kolejki Ekstraklasy koszykarzy. W Gliwicach od 13 do 20 sierpnia odbędzie się turniej prekwalifikacyjny koszykarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tylko zwycięzcy turniejów awansują do następnej fazy. Reprezentacja polskich kobiet w rugby 7-osobowym grała w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki w drugim turnieju kwalifikacyjnym do World 7 Series. O tym, jak radzą sobie Polki, Sylwia Urban. To nie jest udany turniej dla polskich rugbistek. Po pierwszym dniu wydawało się, że będzie nieźle, ale dzisiaj nasze zawodniki zawiodły na całej linii. Najpierw w ostatnim meczu grupowym przegrały z Chinkami 7-24, a potem uległy w ćwierćfinale Czeszkom 5-17. Oto co po tych spotkaniach powiedziała Tamara Czumer-Iwin. Wczoraj rozegrałyśmy dwa mecze grupowe. Pierwszy mecz z Hongkongiem, który zremisowałyśmy. Popełniłyśmy bardzo dużo błędów. Otrzymywałyśmy wiele karnych. Wszyscy musiałyśmy cofać 10 metrów. To odbiło się na naszym zdrowiu i gdzieś pod koniec zabrakło sił. Kolejny mecz był to mecz z Meksykiem, który pewnie wygrałyśmy. Dzisiaj rano rozegrałyśmy trzeci mecz grupowy. Był to mecz z Chinkami, z którymi tydzień temu walczyłyśmy o trzecie miejsce i przegrałyśmy 14-10. W tym meczu przegrałyśmy ponownie, natomiast Chinki pokazały się z bardzo dobrej strony. Szeroko rozgrywały piłkę. U nas gdzieś zawiodła obrona. Wychodzenie w tej obronie i szarża 1-1. Przegrywając z Chinkami zajęłyśmy drugie miejsce w grupie. Wychodząc do ćwierćfinału trafiłyśmy na Czeszki, z którymi grałyśmy sparingi, z którymi grałyśmy na turniejach. Wydawało się, że ten mecz będzie wygrany, natomiast w trakcie meczu znowu popełniamy bardzo dużo błędów, otrzymujemy dużo karnych i ten mecz nie układa się po naszej myśli. Przegrywamy z Czeszkami i jutro zagramy w meczu o miejsca 5-8. Najpierw z Kolumbią, z którą też już grałyśmy w poprzednim turnieju i wygrałyśmy, a później w zależności od wyniku z kolejną drużyną. Wprawdzie po pierwszym turnieju przed tygodniem trener Janusz Urbanowicz powiedział, że nasza reprezentacja nie ma już szans na awans do World 7 Series, ale zawsze trzeba grać do końca i starać się zwyciężać, zwłaszcza, że przed Polkami kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W Olsztynie zakończyły się Mistrzostwa Polski w pływaniu na 50-metrowym basenie. Dziś znakomite wyniki uzyskały Adara Piskorska, Laura Bernat i Dominika Sztandera. Piskorska i Bernat wystąpiły w powtórzonym finale na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. Piskorska ustanowiła rekord kraju rezultatem 2 minuty 9 sekund i 40 setnych. Bernat była wolniejsza o 36 setnych. Obydwa wyniki są lepsze od minimum na Mistrzostwa Świata w Fukuoce. Wyścig na 100 metrów stylem klasycznym wygrała Dominika Sztandera. Czas minuta 7 sekund i 10 setnych to rekord Polski i minimum na Mistrzostwa Świata. Fajnie. Nic więcej mogę powiedzieć, bo jest fajnie. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, no to na start to gdzieś tam z tyłu głowy było dobra, chcę popłynąć poniżej minuty 8, żeby trzymać jakiś tam poziom, fason i tak naprawdę no sama siebie też zaskoczyłam, bo chciałam urwać trochę z tej swojej życiówki, aczkolwiek nie spodziewałam się, że tak dobrze pójdzie, więc jestem super happy.
pływackie Mistrzostwa Świata w Fukuoce odbędą się w lipcu. A niedzielne dogrywki rozstrzygną, kto zostanie mistrzem świata w szachach. Dzisiejsza partia meczu w Astanie między grającym pod neutralną flagą Rosjaninem Janem Niepomniaszczym, a Chińczykiem Dingiem Lirenem nie przyniosła rozstrzygnięcia. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Ponownie o sporcie jutro o poranku. Kronika sportowa.